Tegoroczne rekolekcje autostopowe EPA 2013 dobiegły końca. Właśnie osoby wracają z trasy i teraz jesteśmy tutaj w klasztorze Ojców Dominikanów, gdzie za chwilę będzie msza, po której będzie czas na dzielenie się wszystkimi wrażeniami. W tym roku udział w tych rekolekcjach wzięło około 50 osób, natomiast przyjechało też dużo gości z rekolekcji z zeszłego roku, czy też z rekolekcji, które odbyły się w Cieszynie. Rekolekcja autostopowa jest to forma rekolekcji, której mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy, którzy skończyli 18 lat i mają ochotę na przygodę, niesamowitą przygodę z Panem Bogiem w podróży. Wygląda to tak, że najpierw przyjeżdża się do Łodzi, są tutaj 3 dni skupienia, gdzie osoby poznają się, też są różne warsztaty, dowiadują się też różnych informacji na temat podróżowania autostopem, bo też są też liczne grono, które nigdy nie autostopowało, a chciałoby przeżyć tą przygodę i właśnie też dowiadują się od tych osób, które już są doświadczonymi podróżnikami, jak to wygląda i też na co zwracać uwagę. I po 3 dniach skupienia też, gdzie też są konferencje, warsztaty i czas na zabawę, dzielenie się, wyruszają w drogę i tak podróżują autostopem przez 5 dni. I dzisiaj właśnie jest ten ostatni dzień podróżowania. Ich celem podróży jest ich własny cel, tak naprawdę. Każda para wybiera sobie cel, a i tak Pan Bóg jakby prowadzi, to jest coś takiego. Właśnie osoby niektóre chciały dotrzeć do Rzymu, dotarły do Wenecji, albo jechały w Bieszczady, dotarły nad morze, więc jakby to też jest bardzo takiej dużej wolności i każdy właśnie pragnie jakby też w tym najważniejsze spotkać Pana Boga. Też bardzo ważne jest to, że tutaj jakby najważniejszą osobą jest właśnie Pan Bóg, jest Duch Święty, gdzie też osoby otwierają się i otwierają się też na to, że chcą doświadczyć tego Pana Boga w podróży. Niektórzy jadą bez pieniędzy, a wracają z pieniędzmi, to też dziwne. Niektórzy mają trudne jakieś sytuacje, czekają długo w jakimś miejscu, niektórzy bardzo szybko łapią autostop. To jest dynamika podróży jest bardzo zmienna i tak naprawdę nie wiadomo, co kogo spotka. Ja też jako organizator widzę, że osoby przyjeżdżają w ogóle tutaj na rekolekcje bardzo tacy trochę stłamszeni, nie wiedzą, co się będzie działo, natomiast przyjeżdżają już pełni energii, chcą jakby opowiadać o tym wszystkim. Też widzę, że za każdym razem, jak spotykam właśnie osobę, która właśnie wraca z tej podróży, to jest pełna wdzięczności, bo jakby potrafią dziękować za to, co jakby zsyła im też los i to, co im daje każdy dzień, że potrafią cieszyć się z szklanki wody, którą dostaną od jakiejś osoby, czy z jedzenia, czy gdzieś tam z noclegu, że też potrafią właśnie tutaj, jak przygotowywaliśmy teraz jedzenie, że potrafią dzielić na dużo osób to, co jest i bardzo duża wdzięczność jest w tych ludziach, jak widzę.